To jest wytłumaczenie narzędzia zbawienia w Piśmie Świętym, a w Kościele Katolickim. I zaczynamy z białą kartką i z długopisem piszemy słowo sakrament na lewej stronie i okręg tutaj na lewej stronie. Zostawiamy miejsce na prawej stronie na drugi okręg, który później będzie. I zaczynamy, że zbawienie w Kościele Katolickim jest przez sakramenty i pierwszy to jest chrzest. I tutaj już jest ciekawe, że człowiek przechodzi na ten świat i już wmówiono mu, że zaczyna taki proces zbawienia, że pokropiono mu głowę, te niemowlę, i mówi się mu, że jego grzech jest zmazany, ten pierworodny, i już jest nowonarodzony. A w Biblii to jest tak, że totalnie na odwrót, że w Biblii to jest zbawienie tylko i wyłącznie przez łaskę Jezusa Chrystusa, jak opamiętamy się i zaufamy Jemu i wtedy dajemy się ochrzcić jako odpowiedź na to. I ten chrzest jest zawsze z pełnym zanurzeniem i jako świadomo wierząca osoba. Też się mówi w tym sakramencie, że człowiek ma ojca i matkę chrzestną. I ta ojciec i matka chrzestna ma wierzyć w miejsce tego niemowlę, żeby była ta wiara. Ale problem jest, że w Biblii nie ma takiej coś, że ktoś może wierzyć ku zbawieniu dla kogoś innego. Jeszcze gorsze jest to, że w Biblii absolutnie nikt by nie powiedział, że ojciec, matka chrzestna może się opamiętać w miejsce jakieś niemowlę. To już widzimy inną Ewangelię innego Chrystusa na dzień dobry z niemowlem. Oczywiście kolejny sakrament jest pokuta. Pokuta się składa na dwóch części. Pierwsza część to jest spowiedź. Mamy spowiadać się nasze grzechy do grzesznego człowieka, bo każdy ksiądz katolicki jest grzesznym człowiekiem i ten ksiądz ma wybaczyć, odpuścić, zgrzeszyć. Nie ma to w Biblii totalnie. Jest wyznanie grzechów bezpośrednio Panu Bogu w imię Jezusa Chrystusa. Jezus nam wybacza, zmaza ten grzech, oczyszcza nas. Tak samo jak wcześniej Jezus, Jego krew tylko i wyłącznie może zmazać nam pierworodny grzech i nasze grzechy przez całe życie. I mamy teraz łopatę, która symbolizuje pracę, bo ten ksiądz zawsze daje jakąś pokutę. Przykład, powiedz 5 razy Ojcze Nasz. I to jest tak naprawdę takie klepanie, to same słowa, bez żadnego jakiegoś tego myślenia o tym. Nie ma to w Biblii, żeby klepać te same modlitwy. Czasami dają takie 5 zdrowaś Mario, to w ogóle nie jest modlitwą w Biblii. Zdrowaś Maria to jest przywitanie anioła do Marii. Ta pierwsza połówka, a druga połówki zdrowaś Maria to jest wymysł. O wiele później i totalnie nie ma to w Biblii, że mamy się modlić do albo przez Marię. I oczywiście czasami ta pokuta jest jakieś zadanie, że mamy przestać, mamy zmienić okoliczność, żebyśmy już nie grzeszyli. I to też nie ma w Biblii. To wszystko jest takie zewnętrzne, a w Biblii to jest wewnętrzna przemiana. Metanoia, czyli opamiętanie to jest zmiana myślenia. Meta, zmiana, noia, umysłu. I tak się to zaczyna i wtedy Jezus dokonuje całą robotę. To jest Jego robota i to się tylko zaczyna od środku i dokonuje się w środku, a nie zewnątrz, nie przez pracę, uczynki i tak dalej. Mamy tutaj też komunię i oni katolicy nazywają to Eucharystię i mówiono jest, że to daje życie duchowe, że to daje regularnie takie życie, życie wieczne i właśnie te wszystkie sakramenty, te podstawowe 3, to są takie drogie do zbawienia, to daje nam łaski ku zbawienia i całe życie człowiek ma gromadzić jak najwięcej łaski, żeby pójść do czyśćca, a w Biblii w ogóle nie ma koncepcji czyśćca, jest niebo albo piekło. I człowiek, który myśli, że sam się tak zbawi, to wierzy w inną Ewangelię, innego Jezusa Chrystusa. A tutaj na prawej stronie proszę napisać biblijne zbawienie i narysować drugi okręg. I według Biblii zbawienie jest tylko i wyłącznie przez opamiętanie i wiarę. I mamy tutaj taką strzałkę, która symbolizuje 180 stopni. Znowu, to zawsze jest wewnętrzne. Przemiana myślenia, umysłu, serce, które my oddajemy nasze grzechy, my zaufamy Jezusowi jako Panie Zbawiciel i wtedy On nas przemieni od środku. Bo On jest Bogiem, Jezus, On żył takie doskonałe życie, które my nigdy nie jesteśmy w stanie żyć. On umarł w naszym miejscu. My zasługiwaliśmy na piekło, a On wziął to piekło na siebie, nasz grzech, winę, wstyd. I zmartwychwstał, On zwyciężył, On zrobił całą robotę, raz i dobrze. On daje łaskę raz i dobrze w prezencie, nie wiele łask przez jakiś sakrament. On bezpośrednio wyciąga rękę do każdego, żeby człowiek przyjął to zbawienie za darmo, nie przez uczynki. I widzimy to na podstawie Efezjan 2 rozdział. Można sobie to przeczytać teraz.
No i takie podsumowanie jest, że zobaczcie nasz tragiczny stan, zanim opamiętaliśmy się, zaufaliśmy tak szczerze i osobiście. Byliśmy duchowo martwi, żyliśmy uwikłani, tak jak ten świat, byliśmy świeccy. Ufaliśmy i służyliśmy władcy sfer powietrznych, którzy rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. To są demony, to jest szatan. Służyliśmy szatanowi, zanim szczerze zaufaliśmy Jezusowi. I my wszyscy należeliśmy do tego. Nawet Paweł Apostoł powiedział, że on też należy do takich. Każda osoba, nawet jeszcze nasze ciało, nasze pragnienia targały nami, nasze żądze ciała. I byliśmy warci gniewu. Tutaj jest gniew Boży ciąży na nas. Zupełnie, a nie tylko trochę, jak pozostali, jak wszyscy. Ale tutaj jest to piękne. Jednak Bóg, On jest hojny w miłosierdziu. On ma wielką miłość. On nas o to obdarza tym i on nas jest w stanie ożywić przez Jezusa Chrystusa, przez Jego łaskę. To jest jedna łaska, niewiele łask. I jesteśmy zbawieni, nie będziemy zbawieni przez proces. I to jest tylko i wyłącznie przez wiarę. Pokuta to jest ta druga strona medalu. To są takie synonimy. Nie jest to naszym osiągnięciem i to nie jest dzięki uczynkom, ale dar Boży, to jest prezent. Wcześniej było, że jesteś duchowo martwy, to nie jesteś w stanie się sam zbawić, bo do trup nic nie jest w stanie zrobić. Ale jeszcze jest tutaj, aby się nikt nie wynosił. Nikt nawet nie może się chwalić, wywyższyć w dumie, powiedzieć, ja sam się zbawię przez uczynki, bo to jest niemożliwe. Jeśli tak robimy, to odrzucamy ten dar łaski. No i właśnie Kościół katolicki od dziecka do mniej więcej VII wieku, gdzie są te, że dziecko ma wyznać swoje grzechy do grzesznika, do księdza, ma zacząć pokutować to dziecko, 7-letnie, i ma zaczynać wchodzić w taki rytuał, co regularnie Eucharystię, że myśli, że je Jezusa, Jego ciało i krew. I całe życie tak przechodzi przez taki system i myśli, że jest zbawiony, jest w drodze do zbawienia, bo robi wszystkie te rytuały i nigdy ani raz szczerze nie opamięta się, nie zaufa. Nie robi to, nie zrobi to świadomie, bo nigdy nie jest wytłumaczone opamiętanie. Zawsze jest wytłumaczone takie zewnętrzne pokutowanie, rytuały, sakramenty. I to jest inna Ewangelia, inny Jezus. I oczywiście człowiek myśli, że zbuduje taką drabinę do Pana Boga, ale Jezus zbudował tą drabinę już do nas przez Jego krzyż, Jego zmartwychwstanie. Można to zobaczyć też na podstawie Dzieje Apostolskie 2 rozdziału, wersety 36 i 47. Zobaczcie, w tym rysunku to opamiętanie jest tutaj, żeby dostać się do biblijnego zgromadzenia, do takiej duchowej rodziny. Tylko zbawienie jest tylko przez wiarę opamiętania, a później relacje z Panem Bogiem, które nie zbawia, są te elementy, na przykład chrzest, potem jak już oddamy życie Jezusowi, dajemy się chrzcić, modlimy się, czynimy uczniów dalej. Głosimy Ewangelię i prowadzimy ich dalej, jak być uczniami. Miłujemy, wielbimy Pana. Robimy wieczerzę Pańską, nie ku zbawienia, zauważcie. I dawanie i trwanie w nauki apostołów. To już wszystko jest wyjaśnione w narzędzie nagrane na YouTubie, biblijne zgromadzenie, można sobie zobaczyć. Ale chciałbym też teraz pokazać, jaki jest sposób Kościoła rzymskokatolickiego. Pamiętajcie, były te trzy elementy, te cztery części. Pierw bądź ochrzczony, nawet nie pamiętasz o tym, jako niemowlę. Wyznaj grzechy do grzesznika, do księdza, który też jest grzeszny. Pokutuj, czyli sam siebie zmieniaj. No i teraz rób ten rytuał. Cała msza kręci się wokół tej Eucharystii. I rób to i wtedy to jest za mało, bo nawet w kościele nie rośniesz, nie jesteś, żeby mieć duchową rodzinę. Jesteś w kościele, żeby cały czas robić sakramenty, rytuały ku zbawienia. To nigdy nie jesteś zbawiony, musisz czekać do końca, aż pójdziesz do tego czyśćca, gdzie tam mają ognie cię oczyścić, bo krew Jezusa Chrystusa nie jest wystarczająca, żeby cię oczyścić. I to jest inna Ewangelia, inny Chrystus. Teraz zauważcie, to jest bardzo ciekawe, że tu jest chrzest, a tu jest chrzest. To jest pokropienie, przepraszam, w kościele rzymskokatolickim. I tutaj jest ten Eucharystia, a tu jest łamanie chleb. I zauważcie, że tutaj katolicy mówią, że te cztery zbawiają i cały system, a tutaj jest jeden krok, Jezus Chrystus, opamiętanie się i wiary, a tutaj jest relacja z Nim. To zobaczmy ten fragment teraz docelowo. I możecie przeczytać szybko. I teraz wyjaśnienie. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, Piotr mówi, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Zobaczcie, jak Piotr mówi Ewangelię.
On mówi, że mamy wiedzieć o Jezusie jako Pana, czyli mamy ufać Niemu. Co jeszcze? Mamy opamiętać się, Piotr powiedział. I ewentualnie jak przyjęli tego słowa, to wtedy zostali ochrzczeni i tak dalej. Ale zauważcie, zbawienie to jest tylko wiara i opamiętanie, ewentualnie przyjąć tego. Tak. Tak. I w Biblii jest tak, że po zbawieniu to jest chrzest. Niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla opuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego i to jest obietnica. I tutaj dla opuszczenia waszych grzechów to jest, żeby potwierdzić, że nasze grzechy są odpuszczone. I wtedy dostaniemy dar, prezent Ducha Świętego. I to jest obietnica, nie tylko dla nas, ale wszystkich, które znamy. I zobaczcie, po tym jak przyjęli Jego Słowo, zostali ochrzczeni. To jest po. I zobacz, w Kościele katolickim jest tak, że masz pierw być ochrzczony, nie z twojej decyzji, i wtedy masz robić mnóstwo sakramentów i nigdy szczerze nie opamiętasz się, nie zaufasz, bo nie ma po co. Już jesteś w systemie, masz rytuały, sakramenty, nie musisz to szczerze, osobiście przyjąć. A w Biblii te niebieskie to przemieniłem na zielone, bo te wszystkie części zielone. Chrzest, tutaj mamy, że ta obietnica nie jest dla was, a dla wszystkich innych, czyli głosić Ewangelię, czynić uczniów, trwanie w nauce apostołów, wspólnocie, mieli wszystko razem, wielbili Pana codziennie, gromadzili się w świątyni, łamiąc chleb. Zobacz, nie ma napisane tutaj, daj się ochrzcić, wtedy wyznaj grzechy księdzu, wtedy rób pokuty, a wtedy łam chleb i będziesz zbawiony. Piotr mógł tak powiedzieć, jakby chciał, ale tak nie powiedział. On powiedział, że to później trwali w nauce apostołów jako życie w biblijnym zgromadzeniu. A teraz zobaczmy sposób katolicki. Piotr, jakby był katolikiem, to by powiedział tak Ewangelię. Niech każdy z was ochrzci swoje niemowlę. Jako pierwszy krok. To jest pierwszy krok. I wtedy macie wyznać grzechy księdzu, macie pokutować, bo to jest ku zbawienia. Zrobiłem na czerwono, bo oni wierzą, że to jest ku zbawienia. I wtedy macie łamać chleb. Eucharystia. Idźcie na mszy. Wierzcie w to, że jecie tego Jezusa, a nie jako pascha żydowska, nie jako przypomnienie, jako pamiątka Jezusa. Nie. Macie to robić jako cała wasza wiara jest w tym, mimo że to historycznie to jest ta tak zwana przemiana, to jest historycznie 1000 lat później, to jest wymysł Kościoła katolickiego, ludzkie tradycje, a nie Biblia. No teraz jest oczywiście decyzja, albo człowiek zostaje w tych rytuałach, albo żyje biblijnie. A teraz ktoś może powiedzieć, no ale Daniel, no okej, okay, jestem w takiej instytucji, ale ja też wierzę w Jezusa Chrystusa, nawet czasami słyszę, że tak, są wierzące katolicy, to też mogą być bracia i siostry. To jest taki wierzący, no wierzę w Jezusa tak samo jak ty. Nie, jest inny Jezus Chrystus przedstawiony w Kościele katolickim i totalnie inna Ewangelia. Czyli jeśli człowiek mówi, że tak, opamiętałem się, zaufałem, ale dalej robię te rytuały, to nie jest zbawienie, to nie jest Biblia. Ta osoba jest niestety w drodze do zatracenia. I mamy tutaj jedyny sposób, trzeba odrzucić to wszystko, zostawić to, czyli nie, ja byłem pokropiony, nie byłem ochrzczony, nie będę mówił moje grzechy do grzesznika, do księdza, nie będę starał się sam budować drabinę do Jezusa, on zbudował do mnie i nie będę wierzył, że adorował ten Eucharystię, to jest bałwochwalcze, będę wierzył tak, jak jest w Piśmie Świętym. I na samym końcu mam takie dwie ilustracje, które mi bardzo pomagają w tym. Numer jeden jest, wyobraźmy sobie, że człowiek jest nad wielką przepaścią i on jest w stanie trzymać się różne sznury, które są nad tym przepaścią. I on przechodzi od jednego sznura do drugiego i on myśli, że tego zbawia. Te sznury są właśnie te sakramenty. Trzyma się sznur chrztu i wtedy jest ten sznurek pokuty i Eucharystii. On się trzyma z całej siły, bo nie chce spaść do tej przepaści. I jest oszukane, to jest niebiblijne, to jest kłamstwo, to jest strach, że po niego jest taki przepaść, że nie ma stanie nic, sam musi się uratować przez swoje sakramenty, przez swoje rytuały, uczynki. A w Biblii jest tak, że pomiędzy tobą, tę sznurę i przepaścią jest Jezus Chrystus jako sieć. I zobaczcie, jakie to jest ważne. Ty byś musiał jako katolik upuścić te sznury. Ja wiem, że te sznury dla ciebie to jest od dziada, pradziada, cały polsko-katolicyzm, wszystkie tradycje, całe moje życie, od dziecka byłem ochrzczony, wszystkie sakramenty mi dane.
to trzeba oddać, żeby być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa i żyć biblijnie. I teraz jest twoja szansa, żeby to zrobić. I jeszcze mam drugą ilustrację. Jeśli człowiek, wyobraźmy sobie, jest w takim budynku wielopiętrowym i nagle na parterze zaczyna się palić wszędzie, jest ogień wszędzie. I ten człowiek widzi schody i myśli, pójdę do góry po tych schodach. I właśnie te schody symbolizują tych wszystkich sakramentów. Po różnych szczeblach wychodzę, te drabiny, schody, po różnych piętrach. I ta osoba myśli, wow, awansuję jeszcze wyżej i wyżej. Zdobywam więcej duchowe punkty z Panem Bogiem. Ale niestety ogień ma to do siebie, że ono pali do góry. Coraz więcej do budynku będzie spalone, aż cały budynek zostanie spalony i człowiek umiera. I jedyny sposób jest, że na parterze już tam jest Jezus Chrystus z gaśnicą. Wystarczy wyciągnąć ręce i powiedzieć, tak, Jezu, jesteś moim jedynym Panem, Zbawicielem, Pośrednikiem, bezpośredni kontakt z Panem Bogiem. Ty zgaś ten ogień, jestem gotów oddać wszystko, cały mój grzech, winę, wstyd i już nie robić te sakramenty, odrzucić to. I wtedy człowiek jest uratowany. To zachęcam, żebyśmy nie mówili, że jest takie coś jak wierzący katolik. Nie, trzeba odejść totalnie od tej instytucji i stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Amen. Tak. To Tymo, chętnie usłyszę twoje zdanie. Zgadzam się, to jest w Biblii i mówiłeś, że właśnie te sakramenty, które są wykonywane wielokrotnie, one w zasadzie nigdy nie doprowadzają do zbawienia, gdzieś ludzie dążą do tego, ale muszą ciągle powtarzać właśnie tą Eucharystię i tak dalej. Natomiast właśnie w Biblii przez wiarę i przez opamiętanie można zostać zbawionym w zasadzie od razu. I jest to dar, dlatego że Jezus zabrał tą karę za nas i my nie musimy tego odpracowywać, nawet nie możemy. Nie? I to jest dużo, dużo lepsza opcja dla nas, że nie musimy całe życie pracować. I właśnie w drugim rozdziale Dziejów, nie, jest napisane, że wierzący robili takie rzeczy, chrzcili się, łamali się chlebem, ale to robili wierzący już, to robili ci, którzy już byli uczniami Jezusa, którzy byli pogodzeni z Bogiem i to są rzeczy właśnie dla tych, którzy już są zbawieni. Nie po to, żeby dążyć do tego, ale dla tych, którzy już są z Jezusem jako sposób życia. I dlatego zachęcam Cię, jeżeli jesteś katolikiem i oglądasz ten film, to wróć do tego, co mówi Biblia i odrzuć to ciągłe zapracowywanie, a przyjmij dar zbawienia od Boga. Przyjmij ofiarę Chrystusa, która jest całkowita i raz na zawsze wystarczyła. Nie trzeba jej czegoś dodawać. Możesz to zrobić teraz. Amen.